Cześć, siemanko, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam nowe nabytek i cały stan podobnych plików. Z góry oczywiście przepraszam was, że nie było tak długo filmów, za to was bardzo, ale to bardzo przepraszam. Ale jakoś mi się tak nie chciało nagrywać, czasu nie miałem, ale teraz obiecuję, że odcinki będą spadać. I chcę wbijać na YouTube. Dobrze, moim nowym nabytkiem jest ten bot. Mam szankę. I on jest z listopada. Już jest spory. Planuję, żeby sobie na wiosnę, znaczy nie na wiosnę, tylko tak za miesiąc dopuścić do dwóch samic. Dobrze, no to teraz przejdźmy do stanu hodowli. Pierwszym tym jest samica mieszana, ence mieszane z to był chyba ojciec był belgijski, z tego co się dobrze nie mylę. Następnym plikiem jest Kalifornia. Dobrze. Kalifornia wyszła z NC i chyba z rokacza niemieckiego, ale ładna Kalifornia, mam zamiar dopuścić do tego właśnie samca. Tutaj mamy samicę OSC. Zresztą mam zamiar dopuścić do samca BUS. Następną samicą jest też samica z rokacza niemieckiego. Też ją zamierzam dopuścić do samca BOS. Dobrze, tu teraz przechodzimy do samicy PC. Jest ona akurat na wykocie. Tu mamy gniazdko, o jak widać. Sprawdzałem, jest ich, z tego co tak patrzyłem, to jest 6 sztuk. Pewnie nie jestem, no ale z tego co patrzyłem, to jest 6 sztuk. No samica ładna, dobrze wychowuje. Zakociła się ona w tamtym miejscu. Zaraz go pokażę. Z tym srokaczem się zakociła. To jest ładny samczyk. Wyszedł po matce srokacza niemieckiego mieszany i samcu srokaczu niemieckim czystorasowym. Następnym plikiem jest jego brat, taki sam, też samczyk. Po tych samych rodzicach wszystko. No i ostatnim plikiem, ten co pokazywałem, to chyba nie będę pokazywał, sam jest BOS. Dzisiaj właśnie go zakupiłem, znaczy nie zakupiłem, tylko wymieniłem się za PC, 5 sztuk, bo już nie miałem ich to trzymać, bo zauważyłem, że już tutaj, bo już wiedziałem, że już tutaj jest następne są. No dobrze, w tym odcinku to by było chyba na koniec. Będzie 10 łapek w górę wbija kolejny film, a tym filmem będzie pewnie moje wszystkie zwierzęta. No dobrze, no to w dzisiejszym odcinku na koniec. Do następnego odcinka, cześć. A jeszcze jak wbije 60 subskrypcji, to będzie Q&A.